Cieszę się, że chcieliście tu przyjść, że podjęliście decyzję, żeby dzisiaj być w tym miejscu. Jesteśmy tutaj w jednym celu. Tym celem jest opowiedzenie i zamanifestowanie Bożej obecności. Jesteśmy tutaj po to, żeby każdy z Was mógł osobiście doświadczyć Jezusa Chrystusa. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, kim On jest. Chcę Wam powiedzieć, jaki jest, ale chcę też, żebyście osobiście Go dzisiaj poznali. Chcę, żebyście doświadczyli Jego mocy i Jego obecności. I chcę Ci powiedzieć, że nieważne, w jakim stanie jesteś, nieważne, kim jesteś, nieważne, jakie masz wykształcenie i nieważne, jaki jest Twój pułap duchowy, Bóg dzisiaj chce dotknąć Twojego serca. Bóg dzisiaj chce dotknąć Twojego umysłu, Twoich emocji i Twojego ciała. Chcę Ci powiedzieć, że nieważne, na co chorujesz, jeżeli przyszedłeś tutaj po to, żeby przyjąć uzdrowienie od Jezusa, będziesz zdrowy. Nieważne, czym jesteś zniewolony. Nieważne, co Cię męczy. Co Cię męczy od strony psychicznej, co Cię męczy od strony duchowej. Jeżeli przyszedłeś tutaj w tym celu, aby się tego pozbyć, za pomocą Jezusa Chrystusa wyjdziesz stąd wolny. W tej chwili rzeczy będą zależały od Ciebie, od tego, czy przyjmiesz to, co będę mówił do Ciebie. Nazywam się Artur Ceroński i miałem przyjemność w swoim życiu spotkać Jezusa Chrystusa w 2001 roku. Dzisiaj jestem kaznodzieją, ewangelistą, nauczycielem Bożego Słowa, podróżuję w różne miejsca, prowadzę też wspólnotę chrześcijańską. Moim celem jest to, aby ludzie w tym kraju spotkali się z Bogiem, a nie z religią. Ten kraj to religijny kraj. Ludzie myślą, że Bóg to religia. Coś Ci powiem, Bóg nie ma nic wspólnego z religią. Być może niektórych z Was zdenerwują moje słowa i wyjdziecie w trakcie. Pamiętaj, że jeżeli wyjdziesz stąd, to znaczy, że nie denerwujesz się na mnie, bo ja Ci powiem tylko prawdę. Powiem Ci prawdę. To coś, co będzie Cię chciało stąd wyprowadzić, ma na imię diabeł i jest zwykłym szmaciarzem. Jeżeli podejmiesz decyzję, żeby nie słuchać tego szmaciarza, ale posłuchać Jezusa, to weźmiesz swój cud dziś. Weźmiesz swój cud. Ja mając 17 lat zamordowałem człowieka. I trafiłem po raz pierwszy do więzienia. To nie było moje pierwsze przestępstwo. Wcześniej, od kiedy pamiętam, kradłem, biłem się, robiłem różne złe rzeczy. Piłem, wąchałem klej, zachowywałem się w sposób skandaliczny. Było tak dlatego, że w moim życiu nie było żadnego celu ani żadnego autorytetu. Każdy człowiek na tej ziemi potrzebuje mieć autorytet, jakiś wzorzec. I ten świat wpływa na nas tak, że podaje nam różne wzorce. Różne wzorce zachowawcze, różne wzorce duchowe. Rozumiesz? Różne wzorce społeczne i mówi tak, patrz na ten wzorzec i bądź taki jak ten wzorzec. Przyjmujemy te wzorce od naszych rodziców, którzy też nie mają wzorców. Przyjmujemy je ze szkół, które też nie mają wzorców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja też nie miałem wzorca. Mój ojciec był alkoholikiem, był człowiekiem, który wiecznie chlał, człowiekiem, który wiecznie był pijany, jak pamiętam, był pijany, albo go nie było. Albo leżał gdzieś pijany w domu, rozumiesz, i musiałem przez niego przechodzić jakimś szerokim krokiem, albo wychodził z koszem na śmieci po prostu i wracał za 6 miesięcy, bo był w cugu, bo chlał. Nie przynosił do domu, tylko wynosił z domu. Był złym ojcem. Nienawidziłem mojego ojca. Pamiętam, że jak miałem 15 lat, to wziąłem hankiel taki 5-kilogramowy i chciałem mu rozbić nim głowę, chciałem go zabić, a potem wyskoczyć przez okno i popełnić samobójstwo. Tak nienawidziłem mojego ojca. Uważałem, że jest głównym problemem w moim życiu. Zawsze widziałem moją znerwicowaną mamę, która płakała przez niego, która po prostu starała się za wszelką cenę być dla nas matką i ojcem, a on niszczył to wszystko. I wiesz, we mnie wzgierała złość, bo ja widziałem, że ten świat jest zły. Wiecie, że ten świat jest zły? Ha, świat jest zły! I to nie ma czegoś takiego, że ludzie mówią, bo Bóg stworzył taki zły świat. Nie, Bóg nie stworzył takiego złego świata, to ludzie zrobili taki zły świat. Ludzie, to my zrobiliśmy ten świat takim, jakim jest.
W Biblii jest napisane, że niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim, nam. Bóg stworzył ziemię i nam ją dał. Niektórzy myślą, że Bóg to jest taka osoba, która tam gdzieś w niebiosach przestawia pionki. Rozumiesz? A to jest nieprawda. To jest nieprawda. Bóg dał nam ziemię i powiedział, zróbcie z nią co chcecie, możemy ją zniszczyć, tak samo jak swoje życie możemy zniszczyć. Bóg jest tak wielkim dżentelmenem, że dał nam wolną wolę i powiedział, zrób ze swoim życiem co zechcesz. Wielki człowieku. Rozumiesz? Tak nas pokochał. Tak pokochał nas, że dał nam wolną wolę i nigdy w nią nie zaingeruje, jeżeli my nie zdecydujemy, żeby zaingerował. Rozumiesz? Bo miłość na siłę to gwałt. Okej? Bóg nigdy nie zmusi kogoś, żeby go kochał. Nigdy. 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 Bóg zawsze będzie oczekiwał, że ktoś odpowie na Jego miłość. Ja wtedy uważałem, że ten świat jest zły, ale że nie wiedziałem nic o Bogu, to uważałem, że tak właśnie być musi. I było to dla mnie ogromnym ciężarem, było to dla mnie wielkim spustoszeniem wewnętrznym. Nie chciałem mieć źle w życiu. Przyjaciele, kto z Was chce mieć źle? Chyba nikt. Żaden zdrowy, myślący człowiek nie chce mieć źle w życiu. Ja też nie chciałem mieć źle. Ale wiedziałem, że to, co jest na zewnątrz, tak bardzo mnie naciska, że ze mną jest coraz gorzej. Wzrastała we mnie złość, gniew, agresja. I pamiętam kiedyś, mając 17 lat, poszedłem na urodziny do mojego kolegi, 18 urodziny miał. I tam piliśmy wódkę, bawiliśmy się. I byłem po kilku kieliszkach wódki już. I pamiętam, ktoś zapukał do drzwi. To był wieczór. Ktoś zapukał do drzwi. I ja byłem pierwszy przy tych drzwiach, otworzyłem te drzwi, zobaczyłem faceta. Dwa razy ode mnie starszego, tak pod 40, który był też po alkoholu i on myślał, że to jest meta. Wiecie, kiedyś, szczególnie do młodych ludzi mówię, bo starsi to wiedzą, co to były mety. Mówię do was młodszych, to było takie miejsce, gdzie można kupić po alkohol po zmroku w Polsce. I ten facet myślał, że tam można kupić alkohol. Usłyszał jakąś imprezę, muzykę i wszedł tam do środka. Myślał, że tam można kupić alkohol. Ja mu otworzyłem drzwi i on mówi, że tutaj chce kupić wódkę. Ja mówię, nie ma wódki. On na chama zaczął wchodzić do mieszkania, wsadził nogę między drzwi. Ja go złapałem gdzieś tutaj za ubranie, doszło do szarpaniny, potem doszło do bójki, zginął człowiek. Ja nieraz, wiecie, jesteśmy w mnóstwie szkół, docieramy do tysięcy uczniów w szkołach. Ja nieraz mówię młodym ludziom, człowieku, zrozum, że tak łatwo jest zniszczyć życie. Wiecie, jak łatwo jest zniszczyć życie? Trudniej jest stworzyć życie, ale zniszczyć życie jest bardzo prosto. Tak zginął człowiek. Zostawił żonę, zostawił 6 dzieci. Tak zacząłem swoją młodość. Trafiam do więzienia. Z perspektywą, że dostanę 25 lat pozbawienia wolności. Moja mama, jak przyjechała na widzenie pierwsze, to ona osiwiała już z nerw. Wiecie, bo jak masz syna, który zaczyna swoje życie od tego, że dostaje 25 lat, można osiwieć. Ona osiwiała. Tym bardziej, że jak przyjechała na widzenie, już miałem napis na czole, kocham wolność. A z tyłu wytatuowany pieniek i siekierę i napis tylko dla kata. I moja mama spojrzała na mnie, popłakała się i mówi, Artur, co jest? A ja powiedziałem, mamo, jest okej. Okay. Wiecie, to była wielka tragedia, że zginął człowiek. Ale była druga wielka tragedia, że ja tam w tym więzieniu się odnalazłem. Ja zobaczyłem, że to jest jakieś moje miejsce. Wiesz, diabeł jest fachowcem w tym, że nasze życie jest niszczone, a on do nas mówi, jest w porządku. Jest w porządku. Ja chcę, żebyś dzisiaj postawił bardzo mocną kreskę w swoim życiu. Żebyś nie oszukiwał sam siebie. Nie mów na to, co jest w porządku, że to jest nie w porządku i odwrotnie. Jak coś jest nie okej w twoim życiu, ja chcę, żebyś dzisiaj otworzył swoje serce. Żebyś powiedział do Boga teraz, jak tam siedzisz dzisiaj. Powiedział, Ojcze, coś nie jest we mnie w porządku. Ja wtedy tak nie umiałem powiedzieć, nie wiedziałem o tym Bogu, nikt mi nie powiedział. Ja myślałem, że Bóg to religia, że to święta, obrazy, figury, system religijny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ja to myślałem, że to jest ten Bóg. Tak naprawdę nie był on dla mnie żywy. To było dla mnie coś abstrakcyjnego. Ja w tym więzieniu się odnalazłem. Znalazłem autorytety. Znalazłem ludzi, którzy byli wzorcami dla mnie. Wytatuowanych ludzi, którzy byli bez moralnych jakichś skrupułów. Rozumiesz? Coś takiego się stało. I wiecie? Następuje przeciwna historia. Mój ojciec się opamiętuje. Mój ojciec się opamiętuje. Przestaje pić. Widzi, że coś skrzanił w życiu i zaczyna próbować zmienić coś. Ale coś ci powiem. Jak się spaprało życie swoje i innych ludzi, to jest ciężko coś zmienić. On próbował zmienić.
On próbował nadgonić czas, on próbował, że tak powiem, wynagrodzić to wszystko. Całą swoją miłość zaczął przelewać na mojego młodszego brata i postawił sobie za punkt honoru, że wyciągnie mnie z więzienia. Wiecie, to był czas, kiedy komuna się wycofywała, a Solidarność wchodziła do naszego kraju i tak naprawdę każdy, kto jeszcze był na stołku, to próbował się nachapać ile można. Wiecie, i mój ojciec w ogóle był złota rączka, był fachowcem, założył firmę dekarską, zaczął robić dachy, zaczął zarabiać naprawdę dobre pieniądze i postanowił, że weźmie mi świetnego adwokata i będzie dawał kasę wszędzie, gdzie można, żeby mnie z tego więzienia wyciągnąć. Tak też się stało. Wziął mi bardzo dobrego adwokata, płacił duże pieniądze, dawał łapówki. W konsekwencji dostałem 10 lat pozbawienia wolności zamiast 25. Nie udowodniono mi motywu zbrodni, bo tak naprawdę nie było tego motywu. Człowiek zginął nie dlatego, że ja rano wstałem i postanowiłem zabić człowieka. Człowiek zginął dlatego, że tam przyszedł, a ja tam byłem. Zobaczcie, jak łatwo jest zniszczyć jakiś los. Coś się takiego zdarzyło. Ja dostaję 10 lat. Ojciec walczy dalej, daje pieniądze, spada mi to na 8 lat. I było takie prawo wtedy w Polsce, że można było w naszym kraju wyjść z więzienia, kiedy się popełniło przestępstwo przed skończeniem 18 roku życia, po odbyciu 1/3 kary. Oczywiście, jak się miało pieniądze tak naprawdę. I mój ojciec dawał pieniądze dyrektorowi więzienia, naczelnikowi jeszcze wtedy. Dostałem świetną opinię. Wszystko za kasę. I po odbyciu 1/3 kary dostałem warunkowe przedterminowe zwolnienie. Tak naprawdę siedziałem za morderstwo 2 lata 8 miesięcy w więzieniu. Ale wiecie, miesiąc przed moim wyjściem na te warunkowe dostaję telefon. Idę do gabinetu wychowawcy, dostaję telefon i dowiaduję się, że mój ojciec zginął w wypadku samochodowym. Już jako normalny człowiek, jako człowiek niepijący, jako człowiek, który wylewał swoją miłość do mojego życia, on ginie w wypadku. Jechał podpisać kolejny kontrakt, wjechał pod ciężarówkę. Pamiętam, że wyszedłem na przepustkę jeszcze przed tym moim wyjściem i stałem tak przed kościołem i pamiętam, była msza, był pogrzeb, a ja nie chciałem wejść do tego kościoła. Ja byłem wściekły na całe życie, wściekły. Coś we mnie runęło, coś we mnie pękło. Ja wiedziałem, że na tym świecie muszę być taki jak ten świat. Ja zobaczyłem, że ten świat jest tak zły, że ja nie dam rady inaczej przeżyć na tym świecie, jak tylko będąc taki jak ten świat. Ja zobaczyłem, że zło jest silniejsze. Ja zobaczyłem, że pieniądz jest naczelną siłą tego kraju, a właściwie tego świata. Postanowiłem mieć dużo pieniędzy. Znałem jeden sposób, żeby mieć pieniądze. Zacząłem kraść, tak jak kradłem kiedyś. Zacząłem kraść, robić napady, robić różne rzeczy. Niebawem trafiłem drugi raz do więzienia za napad bronią w ręku na kantor wymiany walut. Grozi mi 10 lat. Siedzę w tym więzieniu i myślę sobie, dostanę 10 lat, odwieszą mi 5, mam 15. Może po 12 mnie wypuszczą. Już wtedy byłem z dziewczyną, która dzisiaj jest moją żoną, tam filmuje nas tutaj. Wtedy miała 15,5 roku. Zaczęliśmy ze sobą chodzić. Siedziałem w tym więzieniu i wiedziałem, że znowu ucieka mi życie, rozumiesz? Wiecie, człowiek jest stworzony, żeby być wolnym. Żeby być wolnym. Wszelkie zniewolenie, jakiekolwiek jest na tej ziemi, nie pochodzi od Boga. To diabeł chce zniewalać ludzi. To diabeł chce zniewalać ludzi. Ludzie są powołani do tego, żeby być wolnymi. I ja wtedy, nawet że jeszcze nie znając Boga, wiedziałem, że ja chcę być wolny. Ja wiedziałem, wiesz, nie, ja miałem martwe sumienie. Mój kręgosłup moralny był żaden, ale ja gdzieś wewnątrz siebie czułem, że chcę być wolny. Nie chciałem siedzieć. To jest proste, nie chciałem siedzieć. I postanowiłem zrobić wszystko, żeby nie siedzieć. Postanowiłem, że nawet zrujnuję sobie zdrowie kosztem tego, żeby wyjść na wolność. Wtedy można było w polskim więzieniu wyjść na wolność, jeśli się miało jakąś chorobę, której nie można było leczyć w polskim więziennictwie. I ja złamałem sobie szczękę, a potem zacząłem sobie robić zastrzyki w zatokę szczękowo-twarzową. I oni mi zaczęli badać, bo powstał guz w mojej twarzy. Oni nie wiedzieli, skąd to jest. Ja miałem przemycane igły, przemycane strzykawki, wstrzykiwałem sobie, no przeróżne substancje tam. Powstał guz, oni badali mnie przez rok blisko. I oni stwierdzili, że mam nowotwór, że to zagraża mojemu życiu. I wypuścili mnie na wolność, uchylili mi areszt. Siedziałem 2 lata 8 miesięcy. Ale przez te 2 lata 8 miesięcy ja siedziałem już z recydywistami. Nie z ludźmi, którzy siedzieli po raz pierwszy w więzieniu, tylko z ludźmi, którzy byli zawodowymi przestępcami. Ja tam dowiedziałem się od tych ludzi, że w naszym kraju można naprawdę mieć dużo pieniędzy i niekoniecznie siedzieć. Ja dowiedziałem się, że za włamanie do sklepu jest od roku do 10 i za wyłudzenie 100 tysięcy z banku też jest od roku do 10. Rozumiesz? Ja zobaczyłem, że tak wygląda nasze prawo. Wiesz, wyszedłem, zacząłem się kontaktować z tymi ludźmi
Wtedy też po raz pierwszy trafiły w moje ręce narkotyki. Zacząłem handlować heroiną, potem zaczęliśmy produkować amfetaminę. Bardzo szybko uzależniłem się od narkotyków. Zacząłem mieć coraz więcej pieniędzy, coraz więcej układów. Stałem się narkomanem. Myślałem, że się nie stanę narkomanem. Myślałem, że mogę. Wiecie, kolejnym zwiedzeniem diabelskim jest to, że on przychodzi do naszego życia i mówi: próbuj grzechu. Więcej i więcej i więcej. Nic ci nie będzie. Nic ci nie będzie. Możesz. Możesz, po prostu możesz. Nic się nie stanie. Możesz nienawidzieć sąsiadkę. Nic ci nie będzie. Okej? Okay? To nie jest grzech, to nic strasznego. Przecież jej kot leje ci na wycieraszkę. Masz prawo nienawidzieć sąsiadkę. Zabij ją w swoim umyśle. A, możesz pożądać. Co ci zależy? Jeden film pornograficzny. Tylko w weekend. A, możesz uchlać się. Tylko od piątku do niedzieli. Możesz, nic się nie stanie. To normalne. On przychodzi i nam to mówi. Rozumiesz? On przychodził wtedy i do mnie mówił: nic ci nie będzie. Jesteś kimś. Masz pieniądze. Zobacz. Ludzie zaczynają się ciebie słuchać. Zobacz. I tak stałem się narkomanem. Trzykrotnie umierałem od kokainy. Trzykrotnie stawało mi serce. Znajdowałem się na ojomie, sparaliżowany. Ale wstawałem. Następnego dnia wychodziłem ze szpitala i niczego się nie uczyłem. Wiecie, jesteśmy tak dziwnie skonstruowani, bo inaczej, nie skonstruowani. Tak ten grzech na tym świecie wpłynął na nas, że często jesteśmy bici do upadłego. I cały czas twierdzimy, że jest w porządku. Wiecie, to pamiętam, jak pracowałem w jednej firmie i w przerwie między zmianami rozmawiały ze sobą dwie kobiety. I jedna do drugiej mówi: ten mój stary to nie jest taki zły. On mnie tylko leje, jak się pije. Jakoś daje radę. Okej? Okay? On nie jest taki zły. On nie tak często pije. Wiesz, można przetrwać. Ja już byłem wtedy nawróconym człowiekiem. Płakać mi się chciało. Płakać mi się chciało, patrzę na tę kobietę. Widziałem, jak ona się godzi ze swoim marnym losem. Rozumiesz, jak ona nic z tym nie robi. Szlak mnie trafiał w środku. Bo widziałem, co diabeł robi z jej głową. Ale wiedziałem, że ona nie zna Jezusa. Wiedziałem, że ja kiedyś też taki byłem. Że umierałem od narkotyków, a potem wstawałem i znowu brałem. I okazuje się, że moje życie stało się jedną wielką imprezą. A cały czas były pieniądze. Nigdy nie narzekałem na ich brak. I potem się zaczęły w Warszawie wojny gangów. I został wyrok wydany na mnie. Próbowano porwać moją narzeczoną. Próbowano nas zabić. Mieliśmy najścia na mieszkanie. Wszędzie się poruszaliśmy w kilka osób. Wielu moich kolegów pojechało na jakieś spotkanie, już nie wracało. Żyliśmy w ciągłym strachu, nabawiłem się depresji. Wiecie, na zewnątrz było super, miałem kilka samochodów, pieniądze, wspaniale. Jeździliśmy sobie wszędzie, bawiliśmy się, żyliśmy pełnią życia, mieliśmy wszystko. Ale w środku byłem wrakiem, wrakiem, wrakiem. Można na zewnątrz być człowiekiem postrzeganym jako super człowiek, a wewnątrz jesteś wrakiem. Wewnątrz jest strach, lęk, depresja. Jest to w środku i to było wtedy we mnie. To było we mnie. I wiecie, pamiętam, że miałem też bardzo dobre układy, na przykład w szpitalach psychiatrycznych. Miałem świetnych prawników. Jak mi się zaczynał palić grunt pod nogami, szybciutko uciekałem do szpitala psychiatrycznego, a prawnicy załatwiali moje sprawy. I pamiętam, w 2001 roku zrobiliśmy taką rzecz, kolejną jakąś tam akcję naszą, zarobiłem dużo pieniędzy na tym. I kiedy policja mnie wypuściła po 48 godzinach pobytu w areszcie policyjnym, bo musieli mnie wypuścić, bo były pieniądze dane, bo były załatwione sprawy, ja szybciutko do szpitala psychiatrycznego i mówię: odczekam sobie parę tygodni, prawnicy załatwią sprawę, będzie ok. No i tak też by się stało, gdyby nie takich dwóch policjantów z Policji Gospodarczej, którzy już nie byli taką milicją, taką komunistyczną, tylko takie, to byli tacy ludzie, którzy naprawdę chcieli bronić prawa w tym kraju. I oni wiedzieli, że takie bydlaki jak ja, takie ciche bydlaki, tak? To one są najniebezpieczniejsze. I oni zrobili wszystko, żebym ja poszedł siedzieć. Wiecie, ja miałem taki stary wyrok, 10 miesięcy pozbawienia wolności, które próbowałem odraczać przez 8 lat. Załatwiałem, kombinowałem, płaciłem i tak dalej. Natomiast oni to wygrzebali i znaleźli taki niuans prawdy, że ja mogę oczekiwać na tak zwane odroczenie wyroku w więzieniu. No ja już wiedziałem, że polskie prawo działa w ten sposób, że oni mnie zamkną do tego więzienia i ja odsiedzę te 10 miesięcy, zanim dostanę informację, że nawet dostanę przerwę w kasie. Ja wiedziałem, że tak to działa już w Polsce. I mówię: ugotowali mnie. Dobrze, trafią więc po raz trzeci do więzienia na Białołękę.
Ja uważałem się, że jestem lepszy nawet od tych więźniów, wiecie. Tam siedzieli takie rzezimieszki, chłopaki za alimenty, trochę za złodziejstwa. Ja uważałem się, że ja jestem wielki ktoś, wielki boss. I wiecie, pamiętam, że wszedł kolejny więzień do celi i miał taką grubą książkę. Ja się zainteresowałem, co tam masz za książkę? A on mówi, to jest Biblia. A ja mówię, a skąd masz Biblię? A tu przychodzi takich dwóch, mówi, zwariowanych misjonarzy, mówi, co tydzień do nas, w sobotę przychodzą. I oni mi przynieśli Biblię, ja chodzę do nich na spotkania, mówi, słuchaj, zapisz się, tam jest cyrk jak trzeba. Ja mówię, dobrze. Ja wszędzie się zapisywałem, do anonimowych alkoholików się zapisywałem. Wiesz, polskie więzienie to nie jest San Quentin amerykańskie. Tam nie jest, w polskim więzieniu nie jest ciężko, ale jest nudno. Przez 23 godziny siedzisz w celi i godzinę jesteś na spacerze. W telewizji leci 2482 odcinek Młody na sukces. Rozumiesz? A w radiu leci Disco Polo. I z głowy się robi mąka. Ok? Patrzysz na tych samych ludzi, słyszysz te same, tą samą mitomanię. Wiecie, w więzieniu ludzie są nieszczęśliwi. Oni sobie wymyślają historię życia. Oni opowiadają sobie nieprawdziwe rzeczy, to są mitomani. Czemu? Bo są nieszczęśliwi i chcą sobie dorobić jakąś historię szczęścia, bo my jesteśmy powołani, żeby być szczęśliwymi ludźmi. Bóg nie powołał nas do nieszczęścia. A ja miałem dosyć już słuchania tych mitomanów. Mówię, dobrze, pójdę do tych misjonarzy, żeby tylko ich nie słuchać. Jak na AA chodziłem, to siedziałem i grzecznie mówiłem, Martur, alkoholik. Bo oni też przychodzili, Zdzisiek alkoholik, Halinka alkoholik. A ja też mówię, Martur, alkoholik, w życiu alkoholikiem nie byłem. Ale oni przynosili ciastka, przynosili krakersy. Dwie godziny wyjęte dla mnie w tygodniu z tego marazmu celowego, to był nic, to było mistrzostwo świata. Mówię, idę do misjonarzy. Poszedłem do nich i widzę dwóch gości, jeden koło 50, drugi koło 30. Ten koło 50, czy tam nawet 60, siedział tak, miał nogę na nogę założoną, patrzę, but mu się tu rozklejał. Se myślę, dziadka alwaryjski. Co on może mi o życiu powiedzieć, ten człowiek? Wiesz, ja byłem takim człowiekiem, którego ego było jak Himalaje, rozumiesz? Ja uważałem człowieka za nic, drugiego człowieka za nic. Ja od razu oceniałem ludzi w swoim sercu, po wyglądzie, po tym jak mówili, jak się zachowywali. Ja mówię, co on może mi powiedzieć, jak on na buty nie ma? Drugi grał na gitarze. Słuchajcie, grał na gitarze, przestał grać, postawił gitarę i mówi do nas tak. Panowie, a my ich obserwujemy jak komornik szafę, rozumiesz? Oni z tej strony, my z drugiej, kilku cwaniaków. A ten drugi mówi tak. Chlałem 10 lat w budę, panowie. I wylądowałem na Kolskiej w Warszawie na Izbie Wytrzeźwień, któregoś dnia. I leżę tam pod, na detoksykacji pod igłami, podnoszę głowę. I Jezus do mnie przyszedł. A ja sobie myślę, na 100% brał LSD. Ja brałem różne narkotyki, przyjaciele. Jak brałem LSD, to mi wychodziły nuty z głośników. Siedziałem sobie i przyglądałem się na te nuty. Bo LSD tak pruje mózg. My w szkołach, jak robimy profilaktykę do spraw uzależnień, mówimy do tych dzieciaków, mówię, dzieciaki, różne narkotyki. Wszystkie narkotyki to są śmieci, ale po LSD możecie zginąć. Naprawdę, po LSD można zginąć. Można na przykład wyjść, tak jak jeden mój znajomy z 11 piętra i po prostu wyszedł, rozumiesz, i poszedł. I skończył w koszu na śmieci, połamany i nieżywy. Jak ten człowiek mi powiedział, że on spotkał Jezusa na Izbie Wytrzeźwień na Kolskiej w Warszawie, to ja doszedłem do prostego wniosku. Człowiek bierze narkotyki. Jakkolwiek uważałem, że Boga nie ma. Wiecie, w tym kraju ludzie chodzą do kościołów, robią różne rzeczy, natomiast jak rozmawiamy z ludźmi, tak na przykład nagraliśmy płytę, chodziliśmy z mikrofonem po ulicach i rozmawialiśmy z ludźmi, pytaliśmy, przepraszam bardzo, czy pani w ogóle uważa, że Bóg jest? Ona tak stoi, taka babcia, byś pierwszą by się określił jako wierzącą osobę. Ona tak stoi, patrzy, wie pan co, jak tak pomyślę, dobrze, to nie ma. Okazuje się, że jak zobaczyliśmy przekrój społeczny naszego kraju, to zobaczyliśmy, że 50% ludzi w ogóle w Boga nie wierzy. Że go nie ma Boga. Nie ma Boga. Chodzą do kościoła, robią różne zawrzeczy, ale Boga nie ma. Powiem, że Boga nie ma. Ja też uważałem, że Boga nie ma, ale jakkolwiek sobie tego Boga wyobrażałem, to na zdrowy rozum sobie pomyślałem tak, jak on by tu przyszedł nawet, to mówię, poszedłby w jakieś takie ładne miejsce, na przykład Watykan. Ja sobie tak wyobrażałem rzeczy, a nie na Izbę Wytrzeźwień na Kolskiej. Ja kiedyś byłem na Kolskiej, jednego kolesia tam przyprowadziłem, słuchajcie, no tam była rzeźnia. Siedzieli ludzie w kaftanach bezpieczeństwa, sikali pod siebie, a ci ich polewali zimną wodą. Ja mówię, Jezusa zobaczył tam.
Ale jak przychodzi kolejny tydzień, idę znowu na te spotkanie, mówię, co dzisiaj mi powiedzą. Dla mnie to był cyrk. Cyrk. Ale tak ze spotkania na spotkanie, oni coraz bardziej psuli mi nerwy, ci ludzie. Ja sobie w ogóle wyobrażałem, że misjonarz to jest ktoś taki, kto tam podejdzie, obejmie cię, powie, no jak tam, przyjacielu, się czujesz, w porządku. Oni w ogóle tacy nie byli, oni jesteś niegrzeczni byli w ogóle ci misjonarze. Ja na którymś spotkaniu, kiedy zaczęli mówić o tym Bogu, ja wstałem i mówię do tego starszego, mówię, słuchaj, koleś, to gdzie był ten Bóg, o którym tak mi tutaj mówisz od kilku tygodni, jak ja zabiłem człowieka? Gdzie był ten Bóg, jak mój ojciec ginął pod kołami ciężarówki? Gdzie był ten Bóg, jak moja matka kilkadziesiąt lat płakała i była niszczona psychicznie? Gdzie był ten Bóg? A on, wiecie, to wcale się nie wystraszył, wstał i powiedział do mnie, jak to gdzie? A co ty sobie myślisz? Normalnie w niebie i tu na ziemi, tylko ty go olewałeś, koleś. Ja ustałem, mówię, ale misjonarz. Od razu zburzył mentalność misjonarza moją. On mówi do mnie, co ty myślisz sobie, że co? Że kto to jest Bóg? Jakaś marionetka? Że ty sobie możesz takie w ogóle pytania zadawać? To jest Pan nieba i ziemi, potężny, wielki Bóg. I on jest dostępny.